O dokumencie wypuszczonym jakiś czas temu przez TVN pewnie już większość z was słyszała. Ale co na niego odpowiedział polski rząd i różni konkretni polscy politycy, polscy duchowni, episkopat, czy nawet dość zaskakujący beef z tygodnikiem? Nie, myślę, że bardzo dużo wnoszą do sprawy, a przynajmniej są mega ciekawe, więc dzisiaj głównie się na tym skupimy. Więc bardzo króciutko cały kontekst, żebyście wiedzieli, o czym później mówimy. TVN24 wyemitował reportaż pod tytułem Franciszkańska 3. Reportaż skupia się na tym, czy Jan Paweł II wiedział. Dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział. Tym, że podchodzi do całego tematu jeszcze trochę inaczej niż przeważnie do niego podchodzono. Mianowicie skupiono się na tym, czy Jan Paweł II wiedział, zanim został Janem Pawłem II. To znaczy, zanim był papieżem. W materiale szczególnie szczegółowo opisano sytuację trzech księży, którzy byli, no, że tak to ujmę, recydywistami, ale nie w takim prawnym znaczeniu. A Karol Wojtyła miał bardzo aktywnie działać po to, żeby im pomóc, żeby nie spotkały ich żadne konsekwencje, przenosząc ich z parafii na parafię albo na parafię do innego kraju, na przykład do Austrii, prosząc osoby, które do niego przychodziły z tym problemem, żeby tego za bardzo nie rozpowiadać, żeby tego nie nagłaśniać, że on się tym wszystkim zajmie. Niestety, jak z reportażu wynika, nie zajmował się, do tego z wieloma z tych księży utrzymywał kontakt jeszcze do końca życia. Generalnie materiał jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany i tak jak mówiłem, nie chcę się tu na nim jakoś bardzo skupiać. Jedynie, żeby zachować tutaj jakąś obiektywność, to dość dużym zarzutem wobec dokumentu jest to, że opiera on się głównie na zeznaniach napisanych przez władze komunistyczne, przez bezpiekę, której zależało na zniszczeniu kościoła w Polsce, dlatego te zeznania mogą być nie do końca wiarygodne. Autorzy reportażu mówią, że mają tego świadomość, dlatego każdą z tych informacji dodatkowo potwierdzali, do tego udało im się skontaktować z bardzo wieloma świadkami, czy to osobami pokrzywdzonymi, które teraz już mają po na przykład 70 lat, czy z osobami, które już wtedy słyszały o problemie i przychodziły z nim do Karola Wojtyły, czy też z różnymi ludźmi, którzy byli blisko niego wtedy, po prostu z jego środowiska. Problem ten dałoby się rozwiązać, mianowicie zdobyć dostęp do archiwów kościelnych, których Kościół jakby sam takie rzeczy zapisywał. Problem jest tylko taki, że Kościół nie chce udostępnić tych archiwów. Więc mówi, nie, tego wszystkiego nie było, tutaj to wszystko, co jest powiedziane, to jest nieprawda, nie ma dowodów, a autorzy opierają się na zeznania, które nie są wiarygodne. No tylko, że jak autorzy mówią, no dobra, to dajcie nam te wiarygodne dowody, to wtedy Kościół mówi... Nie. W ewidentny sposób celowo utrudniając całą sprawę, co myślę dosyć jasno wynika z tego materiału, ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to koniecznie was odsyłam, bo materiał chyba od tej soboty jest za darmo dostępny na stronie TVN-u. Więc jeśli ktoś chce sobie wyrobić większą opinię, to Franciszkańska 3, TVN24, odsyłam. Jak chyba dosyć nietrudno się domyślić, po całej akcji nastąpiła burza. Zacznijmy od doświadczenia episkopatu. Dwie z zaprezentowanych spraw, księdza Surgenta i księdza Loranca, znane były już od kilku miesięcy opinii publicznej dzięki pracy dziennikarskiej redaktora Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, która oparta była w głównej mierze o analizę akt państwowych, postępowań karnych dostępnych w archiwach IPN-u. Ustalenia te były już szeroko komentowane. I tutaj to prawda, natomiast wcześniej wspomniani redaktorzy doszli do kompletnie innych wniosków niż redaktorzy TVN-u, więc sprawa była już wcześniej znana, tylko reportaż TVN-u skupiał się na tym, czy Jan Paweł II wiedział o tym i przedstawiał kolejne dowody potwierdzające, że jednak wiedział i aktywnie działał, żeby sprawę wyciszyć. O tym, że jednego z tych księży na przykład przeniósł na inną parafię po to, żeby został tam takim księdzem, który jest w szpitalu i zajmuje się chorymi dziećmi, po tym jakie miał zarzuty wcześniej, już nawet nie wspominam, bo tego typu sprawy są na tyle straszne i oburzające, że nawet nie chcę za bardzo jakoś tutaj w tej naszej takiej pseudohumorystycznej konwencji o tym mówić. Trzecia z nich, sprawa księdza Sadusia została zaprezentowana nie na podstawie dochodzenia prokuratorskiego lub sądowego, ale akt służb bezpieczeństwa PRL-u. Na podstawie źródeł zaprezentowanych w filmie nie sposób ustalić kwalifikacji czynów przypisywanych księdzu Sadusiowi. Warto pamiętać, że zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym, bezwzględną ochroną były objęte osoby poniżej 16 roku życia, a nie jak obecnie od 2001 poniżej 18 roku życia. Ten fragment jest tak głupi i bez sensu, że nie wiem, po co ktoś w ogóle zużywał energię, żeby napinać mięśnie w palcach i stukać w klawiaturę. Dowody pochodzą z akt służb bezpieczeństwa PRL-u, ponieważ to wy nie udostępniliście swoich archiwów. Gdybyście je udostępnili i chcieli współpracować, wtedy dowody nie pochodziłyby od osób czy instytucji, w których interesie było wtedy zaszkodzić Kościołowi. Archiwa kościelne nie mają żadnego powodu, żeby zostać spisane tak, żeby szkodzić Kościołowi, więc może by je na przykład pokazać. I wtedy byśmy wszyscy je przejrzeli i stwierdzili, czy ci mają rację, czy ci mają rację. Ale pisanie o tym, że materiał opiera się na złych dowodach, bo sami nie chcieli dać tych lepszych dowodów, jest według mnie po prostu bezczelne. Zwłaszcza jest o tyle bezczelne, że nie mówimy tutaj o jakiejś dramie pomiędzy, dwójką celebrytów czy youtuberów, czy nawet o jakimś okradzeniu kogoś z pieniędzy, czy jakimś gigantycznym wyłudzeniu. Mówimy o czymś dużo, dużo bardziej poważnym. O czymś, co powinno być w interesie wszystkich, żeby dotrzeć do prawdy i żeby w przyszłości móc chronić ofiary
czegoś tak strasznego. Nie udostępnianie archiwów tylko po to, żeby na samym końcu zawsze móc powiedzieć, no ale wy nie macie dobrych dowodów, wy nie patrzyliście w archiwa kościelne, ale wam ich nie damy, to nie jest jakiś pstryczek w nos tej drugiej stronie. To jest utrudnianie rozwiązania naprawdę mega ważnej sprawy. Warto pamiętać, że zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym bezwzględną ochroną były objęte osoby poniżej 16 roku życia, a nie jak obecnie od 2001 poniżej 18 roku życia. Po pierwsze, czy skoro to zdanie tutaj spada, to czy to oznacza, że ksiądz Saduś krzywdził osoby tylko powyżej 16 roku życia? Znaczy w tym przedziale od 16 do 18, a nigdy nawet nie zbliżył się do osoby młodszej? Bo jeśli nie, to po raz kolejny nie wiem w ogóle po co podnosić ten argument. A po drugie, nawet jeśli prawo kanoniczne wtedy wyglądało inaczej, a ksiądz Saduś rzeczywiście krzywdziłby osoby tylko w wieku 16-17 lat, co to zmienia? Czy jeśli papież wiedział, że ksiądz Saduś krzywdził młode osoby, ale takie od 16 roku w górę, to czy to nagle sprawia, że to co robił nie było złe, czy że jakby ludzie nie wiedzieli wtedy, że to jest złe, no bo z prawem kanonicznym wszystko się zgadza? Czy Karol Wojtyła nie wiedział wtedy, że wysyłanie takiego księdza właśnie na przykład, żeby był tym księdzem w szpitalu dla dzieci na oddziale pediatrycznym? Czy on nie wiedział, że nie należy czegoś takiego robić? Natomiast ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kardynała Adama Sapiechy wymaga dalszych badań archiwalnych. No to w porządku, papież zmarł już jakiś czas temu. Temat jest podnoszony już tak naprawdę od lat 90. Nadal potrzebujemy jeszcze dalszych badań archiwalnych. To czym oni się tam zajmują? Kiedy zakończą się te zamknięte dla wszystkich badania archiwalne za 20 lat? Jaki episkopat dał sobie deadline do wyjaśnienia tej sprawy? Kiedy możemy się spodziewać uczciwej, pełnej, rozwiniętej odpowiedzi od episkopatu? Z kolei rząd polski postanowił wezwać do siebie ambasadora USA po to, aby wyjaśnić tę sprawę, no bo nie wiadomo, czy to nie jest jakaś wojna hybrydowa. A jeśli zastanawia was, ale co tu w ogóle robi ambasador USA? Co on ma wspólnego z Janem Pawłem II? I z tym, co się działo kilkadziesiąt lat temu. Otóż TVN jest amerykańską stacją, więc polski rząd stwierdził, że skoro TVN wypuściło reportaż o tym, że być może Jan Paweł II wiedział, to jest to atak po prostu na polskość, atak na polskie wartości, które mają osłabić społeczeństwo i je jeszcze bardziej podzielić. I z tego powodu został wezwany ambasador USA, bo no gość będzie musiał wytłumaczyć się z tego, dlaczego dziennikarz w TVN-ie postanowił, że być może jest to ważny temat i warty poruszenia. Oprócz tego została uchwalona uchwała... Nie, mówi się uchwalona uchwała? O obronie Jana Pawła II. Z inicjatywy klubu PiS na bieżącym posiedzeniu Sejmu zostanie podjęta uchwała w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Musimy bronić dobrego imienia świętego Jana Pawła II. On już nie może. Esbeckie kwity i ich medialni pomagierzy i promotorzy nie zabiorą nam podziwu i pamięci dla tego, co zrobił dla Polski, Europy i świata. Panie Tomasz Poręba, nikt nie chce nikomu zabierać tego, co Jan Paweł zrobił dla Polski i świata. Chcemy tylko dowiedzieć się, czy wiedział o tak ważnych kwestiach, to po pierwsze, a po drugie, czy rzeczywiście aktywnie pomagał tym przestępcom. Przy czym słowo przestępca jest, myślę, naprawdę najłagodniejszym, jakiego można użyć wobec tych księży. Zamiast sprowadzać całą sprawę do tego, że tam są oni, tu jesteśmy my i oni chcą nas zaatakować, a my musimy się bronić, można postawić sprawę w ten sposób. Kocham PiS ponad wszystko. Oni chcą się dowiedzieć, jak było naprawdę. Dla nas w sumie to też by było mega ważne, jak było naprawdę. Dowiedzmy się wszyscy razem. Przemysław Czarnek. Oh shit. Here we go again. Ogromnie się cieszę z pięknej modlitewnej solidarności moich przyjaciół z PiS w obronie najświętszego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II, na którego antypolskie media próbują dokonać drugiego z... Nie uda im się. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Wchodząc na przykład na Twittera i czytając ostatnie wypowiedzi młodych osób na temat Jana Pawła II, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł zniszczyć bardziej jego wizerunek niż właśnie PiS oraz osoby tak usilnie broniące Karola Wojtyły. Wcześniej myślę, że obrażanie papieża jakkolwiek było już memem od długiego czasu, zdecydowanie nie miało takiej siły. Teraz natomiast pisanie rzeczy typu ale ma żółtą mordę stało się bronią przeciwko tym, których to tak bardzo oburza i którzy tak bardzo usilnie bronią tego, że jest to po prostu atak na Jana Pawła II. Przeczytam wam jeszcze jakiś fragment tej ustawy, bo wydaje mi się ona wyjątkowo śmieszna, jeśli pomyślimy o tym, że żyjemy w państwie, w którym jest swoboda wyboru religii lub jej braku. To znaczy, no, być może to będzie mocno szokujące, co teraz powiem, ale nie wszyscy Polacy są katolikami i nie muszą nimi być.
I trochę głupio tworzyć takie ustawy, jakby było odwrotnie. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież Polak, święty Jan Paweł II. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Także prezydent USA, Joe Biden, podczas ostatniej wizyty w Polsce. Jako posłanki i posłowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie wielkiego Polaka. Zrobili to zarówno ludzie dalece od kościoła... Dobra, już jakby widzicie, gdzie to idzie. A może można mieć inne zdanie? No. To znaczy, można na przykład mieć taką opinię, że ja bym chciał się dowiedzieć, jak było naprawdę i chciałbym, żeby przeanalizować tę sprawę, a nie po prostu uznawać, że ja jestem po swojej stronie i tak jak wymyśliłem, musi być. Na ten temat wypowiedział się też arcybiskup Jędraszewski, nasz ulubieniec wszystkich. Jeśli oglądacie Hop News, no już od tak, myślę, mocno długiego czasu, to pewnie go gdzieś kojarzycie. Niszczy się go. Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny. Wini się za to, że tolerował rzeczywiście odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła. Ale wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się nawet zachwalane i swoistą ideologią w innych środowiskach. Tutaj tego zdania nawet nie będę analizował, co miał na myśli arcybiskup Jędraszewski, bo po prostu nie, już jakby szanujmy się. Próbuje się go odrzeć z czci i szacunku. Jan Paweł II ciągle pozostaje wrogiem dla głosicieli ideologii gender, zwolenników i on też jeszcze tak sobie dodał, że jest to drugi zamach na Jana Pawła II. Nie wiem, ja bym znalazł jakieś pewne różnice pomiędzy pierwszym a tym drugim, ale może nie ma. Może jakby to tylko ja i tylko ja jakoś rozróżniam te dwie rzeczy. Być może po prostu jest tak, jak arcybiskup Jędraszewski mówi. No tak było. Na ten temat wypowiedziała się również Barbara Nowak, nasza kolejna ulubienica w Hop News, małopolska kurator oświaty, która już nieraz zadziwiała nas swoimi niesamowitymi komentarzami. I tutaj też mam dla was prawdziwą bombę. Uważam, że naprawdę, jeśli nie słyszeliście, to nie zawiedziecie się. Pisałem już o tym na Twitterze. Jego miłość do Boga i bliźniego pozwoliła uciskanym narodom i jednostkom odzyskać godność. Preparowane dziś dowody przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem obliczonym na zniszczenie autorytetu świętego. To jakby standardowo. Natomiast patrzę, jaką teraz wam robię wrzutkę. Zwracam się do państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach, na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Niech jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców wielkiego Polaka. Stańmy przy nim tak, jak on stanął przy nas. I muszę przyznać, że według mnie jest to genialny pomysł. Młodzież ewidentnie ma problem z Janem Pawłem II. To znaczy, no, nie szanują go, obrażają i w ogóle. Jest to jakiś problem, chcemy go rozwiązać, chcemy, żeby mieli więcej szacunku, chcemy, żeby już nie węszyli, jaka była naprawdę prawda, tylko żeby już stali przy tym, co wiedzą, żeby już nic nowego się nie dowiadywali. No to jakby to wszystko wykonać? Może jakby powiesić w każdej szkole i w każdym przedszkolu jego obraz? To wtedy młodzi ludzie będą witani przez jego dobrą twarz i spłynie na nich ta dobroć i będą ją odwzajemniać do niego, nie mam pojęcia. To ja mam jeszcze kilka takich pomysłów podobnych. Może jakby więcej opowiadać o tym, jak papież lubił kremówki. A można, jak najbardziej. Bo ja myślę, że młodzież nie jest do końca przekonana, jakim on był człowiekiem i tak dalej, to jakby opowiadać o tym, że właśnie lubił te ciastka z kremem i na przykład jakby coś powiedzieć o tym, że lubił jeździć na rowerze. O, to by zażarło. Jeszcze jak? Myślę, że takie zestawienie wraz z jego uśmiechniętym zdjęciem, no to jest takie kombo, że żadna młoda osoba się temu nie oprze. I zanim wam sprzedam jeszcze jedną z takich chyba mocniejszych petard, że tak to ujmę, spójrzmy jeszcze, co kardynał Dziwisz powiedział. On zawsze ma jakąś fajną rzecz do powiedzenia o Janie Pawle II. Nie dajmy się. Bądźmy wierni historii. Bądźmy wierni papieżowi. Bądźmy wierni Kościołowi. To jest nasza siła. Drogi kardynale Dziwisz. Znaczy, nie chcę się teraz tak bez szacunku zwracać ani nic, tylko nie wiem. Drogi panie kardynale Dziwisz. Nie, na pewno nie drogi panie kardynale. Sam kardynał... Dobra, nie, bo nie dojdziemy nigdzie z tym zdaniem. Sam kardynał mówi, że bądźmy wierni historii. Głupio by mi było tłumaczyć tak dużo starszej, dużo bardziej doświadczonej osobie jak kardynał, co oznacza zwrot bądźmy wierni historii. Dlatego proponuję, że może kardynał Dziwisz się jeszcze przez chwilę przemyśli to, co powiedział i może znajdzie jakaś refleksja, co naprawdę znaczy być wiernym historii. I czy to na pewno jest powiązane z kategorycznym odrzucaniem jakiejś tezy, czy też to już coraz mniej zaczyna być teza, bardziej zaczyna być fakt poparty dowodami. Czy w byciu wiernym historii chodzi o to, żeby nie szukać nowych dowodów i żeby uznać, że to, co już wiedzieliśmy,
powiedzieliśmy, to jest wszystko i tak już powinniśmy zostawić. Mam pewne wątpliwości. Był wielki przez swoją niezmordowaną służbę Kościołowi i światu. Był wielki przez szacunek, jaki okazywał każdemu człowiekowi, każdemu narodowi, każdej kulturze. Był wielki, broniąc życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. To nie, to git, to panie Gutkowski. Prosiłbym bardzo wykasować ten materiał, bo chyba panu się coś pomieszało. Zapomniał pan, że Jan Paweł II bronił też życia poczętego. Jan Paweł II był pro-life i chyba coś się panu pomyliło, że on mógłby zrobić coś złego. To ostatecznie rozwiązuje całą kwestię. Natomiast to, co się wydarzyło z tygodnikiem, nie, to jest już dużo bardziej według mnie zaskakujące, bo te wszystkie poprzednie wypowiedzi, no może poza tą uchwałą w Sejmie, no ale poza tym, że Dziwisz powie coś takiego, czy Jędraszewski, no wszyscy się tego gdzieś tam spodziewaliśmy pewnie. Ale problem jest taki, że najnowszy numer tygodnika Nie wyszedł z taką oto okładką. Na samym też początku omawiania tego newsa chciałbym zaznaczyć, że w życiu nie broniłem tygodnika Nie, ani w życiu nie chciałbym mieć nic z nim wspólnego. Jak najbardziej profile śmieszne, memy wrzucane do internetu śmieszne, ale no nie są to moje ziomki, nazwijmy to. Natomiast okładka, mimo że w jakiś sposób na pewno szokująca, może też można jakoś powiedzieć, że w jakiś sposób wulgarna. Moim zdaniem, co bardzo ważne w tej sytuacji, nie jest taka tylko po to, żeby wywołać szok w kimś albo w oburzenie i żeby tylko na tym grać. It's the mind-boggling, eye-popping, all-new Australia. Jest to no, bardzo symboliczna okładka, z według mnie bardzo mocnym przesłaniem, a w takich przypadkach jest to, myślę, szczególnie ważne. Czy ktoś dał na okładkę papieża z, nie wiem, z domalowanym wąsem jakimś głupim i innymi głupimi symbolami na twarzy tylko po to, żeby innych zdenerwować i wywołać szok, to sam bym stwierdził, że może trochę średnie, czy też bardziej bym to nazwał tanim zagraniem, no ale ta okładka ewidentnie ma coś z sobą do przekazania. Tak samo jak różne karykatury czy obrazki satyryczne mogą być bardziej lub mniej wulgarne, bardziej lub mniej kontrowersyjne, ale dopóki coś z sobą przekazują, no to po coś zostały one stworzone. I wtedy moim zdaniem poza tą warstwą szokową najważniejsze tak naprawdę jest przesłanie w tym wszystkim. Natomiast tygodnik Nie opublikował maila, którego Poczta Polska sobie wysyłała. Dzień dobry. Uprzejmie informuję, że placówki pocztowe otrzymały do sprzedaży tygodnik Nie. Bardzo proszę o pilne zdjęcie z ekspozycji tego wydawnictwa do czasu wycofania tego numeru przez Gramont Press. Poniedziałek, najpóźniej wtorek. Przekażę Państwu informację w tym temacie. Chodzi o to, by do czasu wycofania tego tytułu przez Gramont Press z sieci placówek pocztowych pozycja ta była niedostępna do sprzedaży. I to już się zaczyna robić dosyć spory kwas, bo jakkolwiek nie byłoby nadużywane to słowo w ostatnim czasie, no dość mocno pachnie to cenzurą. Tym bardziej, że normalnie w sprzedaży dostępne było już tak dużo różnych czasopism i magazynów z tak bardzo obraźliwymi okładkami, czy to wobec jakichś polityków, czy innych osób publicznych, że dlaczego zdjęć akurat te? Jest to dosyć poważna sprawa, tym bardziej, że zgodnie z prawem prasowym pracownik poligrafii lub kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Tak mi się wydaje, no tutaj powiem tylko na chłopski rozum, bo nie znam się za dobrze na prawie, ale wydaje mi się, że to prawo powstało dokładnie dla takich sytuacji, żeby niewygodna dla kogoś gazeta nie była tak po prostu zdejmowana decyzją jednej czy dwóch osób po to, żeby ją uciszyć. Tylko jednak żyjemy w państwie, w którym jest wolność słowa. Papież nigdzie nie był wyzywany na tej okładce. Nigdzie nie nazwano go jakimś obraźliwym słowem czy coś takiego, co rzeczywiście mogłoby mieć jakieś podstawy, żeby zdjąć taki magazyn. Ale, to nie wszystko. Daniel Obajtek opublikował na Twitterze: podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania tygodnika Nie, którego okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowy nienawiści i szerzenia autorytetu świętego Jana Pawła II. Obawiam się, panie Danielu Obajtku, że to może tak nie zadziałać. Obawiam się, że mogło tam nie zostać nigdzie złamane prawo, a nawet magazyn po prostu został dopuszczony normalnie do sprzedaży. Może być problem z takim zdejmowaniem go z półek za to, że ktoś się poczuł urażony tą okładką. I tutaj również może być problem ze wspomnianym wcześniej punktem z prawa prasowego. Łapię się dokładnie pod to samo. Mój apel do was to nie dajcie się wkręcić, że to jest jakaś wojna my versus oni i trzeba stać twardo po swojej stronie, żeby nie dać się tym drugim, bo oni nas nie mogą złamać. Jest to raczej wojna o prawdę i wydaje mi się, że w interesie nas wszystkich jest to, żeby dowiedzieć się, jaka ona naprawdę była, a nie okopać się po jednej stronie już na samym początku i nie dopuszczać do siebie żadnych wiadomości, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaburzyć sposób, w jaki poukładaliśmy sobie świat w głowie. Jeśli wszyscy tego byśmy się trzymali, myślę, że naprawdę debata publiczna dużo by zyskała. Jeśli nie widzieliście mojego ostatniego filmu o m.in. Oskarze Szafarowiczu i to jeszcze, że tak to ujmę, zanim był sławny, o jeszcze jego poprzednich aferach, to serdecznie was do niego odsyłam, teraz się na mnie wyświetla. Jestem chory.